spokojnie, normalnie żyć, nie stresować się, dobrze się odżywiać, spacerować. Technika jest dobra, tylko trzeba ją umieć użytkować. Prosta jak sznurek. No. Tak jak i samochody, jak i komputery, jak i telefony, jak i wszystko. Tak, no. Jakimi zasadami kierować się w życiu? Tak? Żeby się wzięli za życie, nie siedzieli przed komputerami. Czy co więcej się spotykać z ludźmi, między więcej ruchu, kontaktu. Tak jest. Ruchu, sportu. Między ludzi się wybrać. Czy jest pan szczęśliwy? Miła sonda. Co? Jaki powód? Czym jest dla pana szczęście? Życie. Czy jak pan już stanie, to jest pan zadowolony, tak? Jasne, że tak. Bo to większość, nie wiadomo czego wymaga, młodzi szczególnie. Pan się cieszy wszystkim, tak? Czego tu wymagać na starość? A zdrowie ważne? Zdrowie, spokój, żeby był i tyle. Czyli więcej pan nie potrzebuje? Panu jakiegoś miliardów pan nie potrzebuje, pieniędzy? Cholerę mi, żebym zgłupiał na starość. Czyli spokój, zdrowie najważniejsze. Tak jest. Jak dbać o zdrowie? Spokojnie, normalnie żyć, nie stresować się, dobrze się odżywiać, spacerować i wszystko. Czy stres wpływa na zdrowie? Na pewno. Nie ma co się stresować. Nie ma sensu. A jak pan stanie rano, co panu poprawia humor? To jak pan, no tak, żebym ja miał pan lepszy humor. Co musi się stać? Mała kawa. Mała kawa. Mała czarna. Czarna, espresso, bez mleka. Nie, zwykła polska. Polska, tak? A no nie wiem, pogoda ładna jak jest? Też dobrze, aby nie za gorąco. Za gorąco pan upał, nie lubi. A zimę pan lubi? Też. Mrozu, no, lepiej jak teraz, jesień, tak? Ciepła. No, jak ciepła, jeśli to jest sam raz. Wiosna. Najładniejsza para roku, ale jeszcze to już. Co by pan polecił młodym? Jak żyć? Jakimi zasadami kierować się w życiu? Tak? Żeby się wzięli za życie, nie siedzieli przed komputerami. Czy co więcej się spotykać z ludźmi, więcej ruchu, kontaktu. Tak jest. Ruchu, sportu. Między ludzi się wybrać, a nie siedzieć go i ślepić. A później chodzi i płacze, że go oczy bolą. Ale czy to źle wpływa na komunikację z ludźmi teraz, te telefony, no, smartfony? Na pewno. Telefon jest jako telefon, zależy jak to użytkuje, wie pan. Wszystko jest... wszystko. Technika jest dobra, tylko trzeba ją umieć użytkować. Prosta jak sznurek. No. Tak jak i samochody, jak i komputery, jak i telefony, jak i wszystko. Tak, no. Wszystko do czegoś użytko, trzeba umieć wykorzystać, tak? Umiejętnie po prostu. Wszystko w miarę. A żałuje pan czegoś w swoim życiu? Jesteś takiego? A czego mogę żałować? Jak przeżyłem 72 lata, to co ja mogę żałować? Jak pan wspominał, jak pan miał 20 lat? Jak się żyło w tamtych czasach? Co... A jak i dzisiaj. Czyli też wtedy było dobrze, ale panu zawsze dobrze. Znaczy, ja jestem na emeryturze, pani trudno powiedzieć. Było tyle, że czego pracy nie było. Było nie pracy, to nie było. Była nie... praca, panie, tylko chcieli pracować. A była wtedy praca? Jak ja byłem, to było pracy dotąd, wie pan. Pieniądz był, tak? Znaczy, z tym to już nie bywało. Zabawy, potańcówki, jakie rzeczy w tamtych czasach były, jak to wyglądało? O, panie, kochany. Wiele lepiej niż teraz, bo teraz nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, co się dzieje? Wiesz co, nie było soboty, żeby gdzieś zabawa w okolicznych wioskach nie było, nie jechało się, czy w mieście. Było chyba 7-8 restauracji, gdzie dancingi były co sobota, wie pan, sobotę, niedzielę. Nie ma nic. Tylko sobie możemy powspominać tamte lata. A nie wiem, komunikacja pomiędzy sąsiadami teraz jest taki podział, zauważył pan w kraju, wtedy było mniejszy... Popsuło się. Jeden drugim pomagał bardziej. I to się bardzo popsuło, wie pan. Pamiętam, jak się wprowadziłem do bloków, to byliśmy jak jedna rodzina. Teraz a teraz nikt. Pozamykany za czterema ścianami, drzwiami i do widzenia. To polityka miała wpływ też na to? No, na pewno.